wycofanie Kadini. Kadini, piłka na prawej nodze, strzał na bramkę, no i w ten sezon drużyna Dawida Grubalskiego. Kadini, Kadini, ładna ta akcja, Mateusz Mrowiec i kapitalna interwencja. Kadini, Kadini, Mrowiec, znowu podobny sposób rozegrania tej akcji. Bastars, Bastars znowu poradził sobie z tej Sheiro, 3-2 wyszli Chojniczanie, chociaż spowolnili i mamy bramkę! Coś niesamowitego, jak nam to spotkanie tutaj przebiega, 1-0, Guladi Kokoladze strzelcem bramki. Ustawia piłkę Kadini. Lazaretti, Breno Rosa ma trochę miejsca na lewej stronie boiska. Utrzymują się Chojniczanie przy piłce, od razu wysokim pressingiem wychodzą gospodarze, ale radzą sobie z tym Chojniczanie! I kapitalnie Widuch, jeszcze Pastars zablokowany. Vinicius Lazaretti, Lazaretti, Luis Teixeira, Lazaretti, świetnie to zagrali, ale nieczysto trafia w piłkę teraz. Kadini. Mrowiec, Kadini, Kadini i po raz kolejny fantastycznie. Piesocki, Kołesnik. Kolejne przejęcie. Bruno Grassa, Kołesnik nieczysto trafił w piłkę. Bardzo dobrze Pastars. Oddala zagrożenie Luis Teixeira! 2-0, coś nieprawdopodobnego! Co dzieje się dzisiaj na arenie Gliwice? Luis Fernando Teixeira Filho podwyższa prowadzenie drużyny gości. Pierwszy gol tego zawodnika w tym sezonie. Bruno Grassa, Breno Rosa, Bugański, Vinicius Teixeira. Teixeira w pole karne! No i nie trafia do siatki! Ale był tam bardzo dobrze ustawiony Witali Kołesnik! Nie ma gola, Śmiałkowski! Pegacza, przyspieszają piastunki, Pegacza, bardzo dobrze Necheła, ależ tutaj teraz, no można powiedzieć, nie w seria niefortunnych zdarzeń, no i mamy bramkę kontaktową. Pegacza, Fiderszek. Fiderszek, Pegacza, jeszcze szansa, kapitalnie Pawlo Puczka. Bugański, przepuszczenie Pegacza, Bugański. Fiderszek, dobrze teraz goalkeeper Red Devils, ale chwilę po zdobyciu bramki na 1-2 przełamuje się w tym spotkaniu Miguel Pegacza. Śmiałkowski. Śmiałkowski na lewą nogę, świetna ta akcja Kadini, Mateusz Mrowiec. No fantastycznie rozegrali piastunki tę akcję i do siatki trafia Mateusz Mrowiec. 3-2 dla Piasta Gliwice. Luis Teixeira. Luis Teixeira, nie ma faulu, Śmiałkowski przed pole karne, 4-2 dla mistrzów Polski. Do tego, aby atakować, mają wynik, Kadini, Grassa, Kadini w pole karne, Grassa, 5-2, no zaczyna się tutaj teraz robić Piast Gliwice show na parkiecie. Bugański, zagranie po linii, Mrowiec świetnie się odwrócił, Mrowiec, Marek Bugański. 6-2 dla Piasta Gliwice. Wini. Świetna ta akcja, dobra interwencja golkipera Red Devils, ale Vinicius Teixeira poszedł do końca. Zagrał do Mateja Fiderska. Jednak koniec końców, Chojniczanie nie zdecydowali się na taki manewr. Świetnie rozegrana ta akcja i poprzeczka teraz ratuje. Luis. Dobre to zagranie, Olech Necheła. Ale jednak jest strata, pusta bramka! 8-2 dla Piasta Gliwice. Wisienka na torcie w niedzielę o godzinie 18:00. Piast Gliwice podejmie na własnym parkiecie Konstraklubowe. Tyle na dziś z Areny Gliwice.